Szczęść Boże. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Kolejnego dnia naszej nowenny. Dzisiaj wtorek, czyli tajemnice bolesne i chciałbym, żebyśmy się im chwilę przyjrzeli. Aczkolwiek tylko jako taki punkt wyjścia. Otóż, moi drodzy, jedną z rzeczy, które bardzo lubię w różańcu, to to, że to jest taka modlitwa niepozorna. Taka modlitwa, zauważcie, składająca się z drobinek, no bo ze zdrowasiek, z takiego rozważania bardzo małych tajemnic życia Pana Jezusa. To nie jest jakaś wielka, całościowa, taka nie wiem, no taka całość teologiczna. Oczywiście, jeśli się odmawia cały różaniec, no to obejmujemy całe życie, obejmujemy całe życie Pana Jezusa. Ale zasadniczo to jest taka modlitwa drobnych rzeczy. I kiedy sobie myślę o tych drobnych rzeczach, to bardzo mi przychodzi do głowy ta tajemnica cierniem ukoronowania. Bo zauważcie, na czym polegało to cierpienie. Jeden kolec, kiedy się go człowiekowi wbije, to oczywiście boli, ale takie ukłucie to nie jest jakaś straszna rzecz. Natomiast kiedy się wbije bardzo wiele takich kolców, właśnie jak w koronie cierniowej, no to ból może być nie do zniesienia, to jest straszne cierpienie. Moi drodzy, jedną z rzeczy, których uczy mnie różaniec, to jest dostrzeganie rzeczy małych, nieistotnych, takich, które ja bym pominął, a które, kiedy się nagromadzą, kiedy ich jest dużo, to mogą być ogromną krzywdą i ogromną szkodą. Kochani, uczcie się dzisiaj, mówiąc różaniec, dostrzegać takie rzeczy, dostrzegać to, że te małe, te rzeczy mogłyby się dawać nieistotne, które nam się przydarzają, takie małe grzechy, małe upadki, małe słabości, one się kumulują i one mogą prowadzić do dużych szkód i do dużego zniszczenia. Warto się od różańca uczyć takiego właśnie dostrzegania tego, co może nie wydaje się bardzo ważne i bardzo wielkie. Tyle na dzisiaj. Kochani, widzimy się jutro kolejnego dnia. Pamiętajcie, modlimy się, a nie lenimy się. Dobrego dnia, dobrej modlitwy. Do zobaczenia. Pa!